współcześni gladiatorzy na FEN 18 Summer Edition. Starcie dwóch młodych wilków polskiego MMA. Czołowi zawodnicy, jeśli chodzi o kategorię piórkową. Bartek Kopera ostatnio się zatrzymał, nieoczekiwanie przegrał. Na pewno teraz zrobi wszystko, żeby się odbudować. Ta przegrana bardzo pokrzyżowała mi plany, nie będę tego ukrywał. Niestety nie wszystko poszło tak, jak chciałem. Pewne problemy zdrowotne, ale nie mam zamiaru się usprawiedliwiać. Myślę, że 12 sierpnia po prostu pokażę, że to był zwykły wypadek przy pracy. Jestem dużo lepszym zawodnikiem, niż pokazałem to w ostatniej walce. Tyle. Bartłomiej Kopera może w parterze wyczarować absolutnie wszystko. Z kolei Georgas uważa się za niedocenianego zawodnika i zrobi wszystko, żeby pokazać, że to on właśnie jest kandydatem do numeru 1. Wracam po prostu w drodze po pas. Wiem, że zasługuję na to. Jestem czołowym polskim zawodnikiem, jak i europejskim. Wszystkim to pokażę 12 sierpnia. Forma będzie życiowa. Moim najbliższym rywalem będzie Aleksander Georgas. Bardzo się cieszę z tej konfrontacji. Jest to topowy zawodnik. Walczył 2 razy dla organizacji Fight Exclusive Night, 2 razy wygrał, więc to znaczy, że spotykam się z człowiekiem, z którym powinienem walczyć. Do niego. Jeszcze jeden prawy, prawy! I w tej chwili ustawia Kopera swojego rywala. Aleksander, twoją najmocniejszą płaszczyzną jest grappling. Pytanie jest tylko, czy znajdziemy w ogóle się w parterze. To ja narzucam tempo, to ja wybieram płaszczyznę, w której będziemy walczyć. Szykuj się, że będziemy bić się tam, gdzie ja bym tego chciał. Tam trzeba być, to trzeba przeżyć. Tak zapisuje się historia sztuk walki.